Dzień dobry. Dzień dobry. Fajnie, że jesteście. Ty też fajnie, że jesteś, Kuba. O, dziękuję serdecznie. Też fajnie, że jesteś. O, bardzo miło, że tak mówisz. No, o, mi też ładno. Będziemy teraz po raz kolejny otwierać kwestię plag. Już tym razem po raz. Ostatni. Tak, trzeci w ramach konkretnego planu. Dokładnie. A potem wyjdziemy już z plag i przejdziemy do czegoś kolejnego, co będzie się wydarzało w historii, a do przeczytania fragmentu, który będzie inspirował nas do dzisiejszych rozmyślań i rozkminek będzie czytał Kuba. Tak, jest to Księga Wyjścia 11 od 1 po 10, a potem od 12, 29, 30. Wówczas Pan powiedział do Mojżesza: jeszcze jedną plagę sprowadzę na Faraona i Egipt, potem was stąd wypuści. Wypuści was wszystkich ze wszystkim, bez najmniejszej zwłoki wypędzi. Przekaż więc koniecznie całemu ludowi, że każdy mężczyzna ma prosić sąsiada, a każda kobieta sąsiadkę o przedmioty srebra i złota. Pan tymczasem wzbudził Egipcjan życzliwość względem ludu. Również sam Mojżesz cieszył się poważaniem w Egipcie, zarówno u dworzan Faraona, jak i u mieszkańców kraju. A Mojżesz ogłosił, tak mówi Pan: o północy ja sam przejdę przez środek Egiptu. Wtedy w ziemi egipskiej pomrą wszyscy pierworodni, od pierworodnego syna Faraona i następcy tronu, aż po pierworodnego syna niewolnicy, która pracuje przy żarnach. Padną też pierworodne wśród wszelkiego bydła. Wtedy w całym Egipcie rozlegnie się głośny krzyk, taki, jakiego nie było, jaki już się nie zdarzy. Lecz na nikogo z potomków Izraela nie warknie nawet pies, ani na ludzi, ani bydło, abyście przekonali się, że Pan dokonał rozróżnienia między Egiptem a Izraelem. W końcu zejdą do mnie ci wszyscy twoi słudzy, pokłonią mi się i poproszą: wyjdź stąd, ty i cały ten lud, który czeka na twoje rozkazy. A ja wyjdę po tych słowach pełen gniewu. Wyszedł od Faraona. Pan zaś zapowiedział Mojżeszowi: Faraon was nie posłucha, lecz stanie się tak po to, by wzrosła liczba moich cudów w Egipcie. Bo Mojżesz i Aaron dokonali wprawdzie wszystkich wcześniejszych cudów przed Faraonem, lecz Pan zatwardził jego serce, tak że odmawia wypuszczenia Izraelitów do swojego kraju. Z nastaniem północy Pan uderzył wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna Faraona i następcy tronu, po pierworodnego syna więźnia zamkniętego w lochu. Uderzył też wszystkie pierworodne bydła. Faraon zerwał się w nocy, on, jego dworzanie, wszyscy mieszkańcy kraju, i w Egipcie rozległ się przerażający krzyk. Nie było w domu, w którym ktoś by nie umarł. Cała dla mnie koncepcja tej ostatniej plagi jest taka bardzo zatrważająca, no. Prawda? No, okropna wręcz. Bo tak jak do tej pory widzieliśmy po prostu dość dużo cierpienia wśród ludzi, wśród Egipcjan, wśród też Izraelitów w niektórych sytuacjach, tak to były rzeczy, które nie były długie w swoim okresie, w swoim czasie trwania. A tutaj nie dość, że jest to... A tutaj mamy sytuację z plagą, która jest po prostu nieodwracalna w swoich skutkach, prawda? Mamy uderzenie na życie i to... To jest coś jakby, czego nie odrobisz, nie? Bo bydło odrobisz, jakby plony odrobisz, budynki odbudujesz, ale tego konkretnego dziecka już nie ożywisz. Tak, jeszcze tym bardziej patrząc na to w takim kontekście, że dla tej kultury ten pierworodny miał dodatkowe znaczenie jako element, który będzie przedłużał ród, jako pewnego rodzaju błogosławieństwo dane przez bogów, w których lud wierzył. A tutaj właśnie widzimy, kiedy te pierworodne dzieci, a w każdym z domów Egiptu zostały zabite. Tak. I to jest ciekawe z tego względu, że wcześniejsze plagi jakby są takie, że Pan Bóg robi za pośrednictwem czegoś, a tutaj Mojżesz jakby ani nic nie stuka, ani nic nie puka, ani nigdzie nie idzie, tylko każe Bóg zostać w domu i co ważne, że to Bóg dokonuje sądu. Mhm. To Bóg wykonuje te polecenie osobiście jakby, nie?
Nie wiemy, jak to oczywiście fizycznie wygląda, nie? Ale w jaki sposób sam się tym zajął, nie? I to jest takie ciekawe, że ta plaga jest taką jedną z nielicznych plag, co najmniej dla faraona, która dotknęła faraona bezpośrednio. Nie była to plaga, która po prostu jakby dotyczyła tego, jakby tak nazwę, mienia publicznego, nie? Czyli nie dotyczyła zbiorów, nie dotyczyła bydła, nie dotyczyła po prostu żab na ulicach, nie dotyczyła wszy, bo to wszystko jakby było takie, może oczywiście, że pewnie faraon na przykład plagę wszy odczuł albo coś takiego, czy tam plagę gradu i tak dalej, ale to nie było coś, co jakby to nazwać. Łatwiej jest, wydaje mi się, po prostu przetrwać jakąś rzecz, która jest elementem, częścią całej wspólnoty, całej społeczności. Tak, tak. I o ile można powiedzieć, że ta niejako też taka była, a niemniej jednak w sytuacji, w której to, co cierpi, to jest jakiś dobytek, to, co cierpi, to jest jakaś tam zewnętrzna powłoka, to jeszcze jest nam, powiedzmy, przynajmniej tak z tego sprawozdania widzimy, jest to dookoła się łatwiej przetrwać. Tym bardziej, że do niektórych rzeczy oni byli przyzwyczajeni, do szarańczy, do susz, do głodów i tak dalej, to było normalne w tamtym rejonie, nie? Tak, a jednak coś, co zabiera coś najbardziej cennego, ukochanego, a jest już takim doświadczeniem, które bardzo trudno jest przejść. Tak. Nie tylko faraonowi, choć to jest naszym głównym bohaterem, ale i każdemu człowiekowi. Tak. No tym bardziej, że właśnie to jest ciekawe, że jakby tamte plagi faraona za bardzo nie ruszają. W takim sensie, że jak ja to czytam, to tak widzę po jego reakcjach, że te plagi są dla niego trudne. Niekoniecznie chce, żeby były, ale ma takie, że no dobra, to niech się dzieje, nie? Zobaczymy, na ile stać tego Boga, nie? Jest taki hardy, a tutaj widać, że zmiękł. Że jednak zmiękł, że jego dziedzic, że jego potomek, że ktoś dla niego prawdopodobnie najważniejszy. Bo też to pamiętajmy, że to jest perspektywa taka, że to jest jego dziedzic i on będzie następcą tronu. Faraona, nie? To tak jakby Bóg zabił przyszłego Boga, nie? Właśnie to jest taka kwestia dość istotna, nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy też z Kubą w poprzednich odcinkach dotyczących plag, gdzie faraon jako żywy Bóg, się zasiadający na tronie i władający ludem Egiptu, w tym momencie on zostaje osądzony albo zostaje poczłowieczony taki. Tak, no Bóg dokonuje takiego sądu, czy takiego wyroku, dokonuje bezpośrednio na nim, jako na żyjącym Bogu, raczej komuś, kto zapłaszcza sobie takie określenie względem siebie i odbiera mu to, co jest dla niego najcenniejsze. Tak, tak. No, po tym można zobaczyć, że jakby faraon jest jedną z osób, która jakby to nazwać, jest taka nieugięta naprawdę do samego końca. Jest taka, że nawet jak już to go złamało, nie? Bo że to była ta ostateczna rzecz, która go złamała i stwierdził, dobra, wypuszczamy ten lud, niech idzie. Podejrzewam, że wszyscy Egipcjanie mieli takie w końcu sobie pójdą, nie? Przez których nachodzą na scenie szczęścia. To faraon, pomimo tego, że wypuścił Izraela, to potem i tak ich ścigał, co nie? Że był tak zacietrzewiony, że widać, że jego charakter był tak nieustępliwy i tak skierowany w jedną stronę, że ten człowiek po prostu już stracił jakby kontakt z rzeczywistością, co nie? Ale patrząc też na to, co się tutaj wydarzyło, to dla mnie taką fajną myślą jest to, że każdy ma fajną, taką myślą, która przyszła mi do głowy, jest to, że każdy ma pewnego rodzaju jakiś swój kres, jakiś swój granice swojej wytrzymałości i to jest, i można to patrzeć, wiadomo, z dwóch stron, prawda? Pozytywnej i negatywnej, kiedy to już coś się dzieje w moim życiu duchowym i nie jestem w stanie go kontynuować, bo jestem załamany, ale w tym konkretnym aspekcie tutaj mam pokazaną sytuację, w której nawet jeśli ja jako Izraelita w tamtym czasie doświadczałem wielkiego cierpienia, wielkiego wyzysku, wielkiego ucisku związanego z tym, co decydował się zrobić ze mną faraon, tak tutaj ostatecznie Bóg doprowadza do tego, że
to się kończy. Mhm. I tutaj właśnie jesteśmy u progu wyjścia z Egiptu, u progu wypełnienia w końcu tej obietnicy, czyli tak. Mamy tutaj Izraela, który jest tuż, tuż przed chwilą, kiedy będą mogli w końcu odetchnąć pełną piersią. Mhm. Właśnie. I to jest ciekawe, że właśnie Faraon, jak właśnie przeczytamy sobie te wszystkie rzeczy, że doradcy Faraona, co mu radzili? No radzili, żeby wpuścił Izraela. Lud na 100% też chciał, żeby wypuścili Izraela. Tym bardziej, że jak czytaliśmy, że nawet Egipcjanie bardzo szanowali Mojżesza. W takim sensie, że byli mu bardzo przychylni. I widzimy, że nie wszystkie jakby serca Egipcjan były takie jak Faraona. Że niektórzy wygląda na to, że być może go pamiętali, albo w każdym razie, już może nie istnieją jakieś tam teorii, że po prostu miał szacunek wśród Egipcjan. I nie wszyscy Egipcjanie byli ślepi na to, co Pan Bóg robił, nie? I to jest ciekawe, że praktycznie, podejrzewam, że praktycznie jedyną osobą, która stała na drodze do wolności, około, ile tam było, 600 tysięcy samych mężczyzn, więc dodajmy do tego jeszcze kobiety i dzieci. I wyobraźcie sobie, że tak potężny naród, tak potężna liczba ludzi, ze względu tylko na i wyłącznie jedną osobę nie jest wypuszczana. I dla mnie to jest takie ciekawe, że jedna osoba potrafi być powodem tylu nieszczęść, co nie? Mhm. Dlatego próbując też to jakoś wziąć w całość i próbując wyciągnąć, chyba że coś tu tak, to jeszcze jedna rzecz, że ogólnie praktyczna taka rzecz wychodząca z zatwardziałości Faraona, to ja na przykład widzę jeszcze w ogóle w historii naszego, po prostu w historii, nie? Na przykład pierwsza wojna, jak się zaczęła? Przez jedną osobę, nie? Ktoś kogoś zastrzelił. Masakra w ogóle, jakaś głupota totalna, jakby, że tyle milionów ludzi zginęło, tylko dlatego, że ktoś kogoś zabił. W sensie takim, wiem, że to nie jest dobrze, ale rozumiecie, o co mi chodzi chyba, nie? Że tak jak z tym Faraonem, taka praktyczna rzecz. O świecie i o tym, jak ludzie funkcjonują, i to może też nam coś pokazać, jak my mamy się zachowywać, że przez jeden konflikt, przez jakby jedną osobę, co nie, bieg jakby do wolności się o wiele ukraca. Wiele ludzi ginie z powodu tej konsekwencji tego, tych złych czynów. Więc wydaje się, że tym bardziej w takiej sytuacji warto jest znajdywać coś, co będzie, czy będziemy mogli mieć jakąś nadzieję. A taką osobą, czy taką istotą jest właśnie Bóg, który pomimo jakiegoś tam czasu oczekiwania, ostatecznie doprowadza całą sytuację do tego, że Izrael będzie mógł doświadczyć wypełnienia obietnicy. I tak jak Kuba wspominał, pojedyncza osoba może często mieć wpływ na setki tysięcy ludzi, tak Bóg jako suweren całego wszechświata ma wpływ na wszystkich i ostatecznie jest w stanie, i co widzimy w tym fragmencie, doprowadzić do sprawiedliwości i z tego powodu warto jest pokładać w nim nadzieję. A jednocześnie, to jest też bardzo fajna rzecz, naśladując, będąc wiernym mu, możemy być pomimo jakichś takich sytuacji, można powiedzieć, wbrew logice, tacy jak Mojżesz, czyli będąc wiernym Bogu, być docenianym również przez nieprzyjaciela. Biorąc pod uwagę tego, jaki ja jestem, za kim podążam, jak jestem osobą racjonalną i oddaną. Więc mamy nadzieję, że to będzie w jakikolwiek sposób mogło pomóc Wam w podejmowaniu trudów Waszego codziennego życia i odnajdywaniu siebie w rzeczach, które stoją przed Wami. I zrozumienie odpowiedzialności, jaką mamy na sobie. To też. Więc mamy nadzieję, że będziecie mieli teraz o coś konkretnego, macie coś konkretnego w Waszych umysłach, o co będziecie mogli się modlić. Teraz jest 30 sekund dla Was, a później będziemy modlić się my.
Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Dziękujemy Ci za tą Twoją chwałę, która nas raduje, która nam pomaga. Spraw, Panie Jezu, abyśmy wyciągnęli dobrą naukę z tej historii. Abyśmy nie stali się jak Faraon, który po prostu zatruwa życie ludzi tysiąców ludzi. I spraw, Panie Boże, abyśmy mogli być bardziej takim błogosławieństwem niż przekleństwem dla innych. Dziękujemy Ci za to, błogosław każdego z oglądających, ze słuchających. Proszę Cię o to, abyśmy mogli być razem i bądź wywyższony i pochwalony. Amen. Amen. Dobrego dnia, trzymajcie się, fajnie, że byliście razem z nami i do usłyszenia lub zobaczenia jutro. Tak jest, pa, pa.